Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jan Filip Libicki, senator PSL i Trzeciej Drogi. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bloger Salonu 24. W lutym będzie 13 lat. Trochę mi nie wypadało tego mówić, to, że pan to powiedział. Że się tak panem przechwalam. Miło mi, że się pan przechwala. Nie wiem, czy jest czym, ale skoro pan uważa, że jest, jest, to dziękuję. Jest. Jeszcze się może pan przechwalić, że był pan w 8 partiach, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. I ja mówię, czy wie pan, złośliwie trochę tak mówię, czy pan wie, w ilu byłem pan partiach? A pan mówi, to zależy jak liczyć. O co to chodzi? No nie, no bo chodzi o to na przykład, czy Akcję Wyborczą Solidarność uznajemy jako federację partii i to nie jest odrębna partia? Czy no w sumie to tego nie była partia. Czy też liczymy to jako ugrupowanie polityczne? Wtedy myślę, że naliczylibyśmy 7 albo 8, to zależy jak liczyć. No i po co się tak przechodzi z tej partii do partii? Nie może pan dobrze trafić raz? Czy pan bo pan, poglądów pan nie zmienia. Pana poglądy są konserwatywne. Wiem, bo pana czytam. A no właśnie, to widzi pan. To jest pytanie, które należy postawić tak, bo takie najprostsze pytanie, jak zwykle ludzie stawiają. Czy pan się nie słucha ludzi? To jest takie, nie? Pan jest skoczkiem, pan tu zmienia i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby głębiej podrapać, to myślę, że wielu ludzi doszłoby do wniosku, że Filip Libicki się nie zmienia, a rzeczywistość wokół się czasem zmienia, także ta rzeczywistość partyjna, no tak myślę. A może pan nie lubi mieć szefów? Nie, raczej jeżeli chodzi o szefów, to wydaje mi się, że moi szefowie nie mogli narzekać na moją dyscyplinę, przynajmniej a do momentu, a nie, to teraz to ja dla pana A muszę odpowiedzieć, znaczy to, żeby była jasność. Przynajmniej jeśli chodzi, dopóki nie dochodzimy do spraw zasadniczych. No bo jak dochodzimy do spraw zasadniczych dla konserwatysty, chrześcijanina, osoby wierzącej, no to wtedy rzeczywiście trudno ode mnie wymagać dyscypliny i cieszę się, że w Polskim Stronnictwie Ludowym się tego ode mnie nie wymaga i że się to szanuje. Ja nie wiem, czym pana nie dyscyplinował, gdybym był pana szefem i przeczytałbym pana dobry tekst, który przeczytałem na Salonie 24 i napisał pan taki tekst, jesteśmy w czarnej i trzy kropki. Tak jest. Jakby każdy wie, o co chodzi i potem jest ten, w tym tekście jest, polecam wszystkim, ale w tym tekście jest napisane, że generalnie sytuacja naszego państwa jest opłakana, ale wydaje mi się, że ta sytuacja naszego państwa jest opłakana między innymi z powodu trzeciej drogi, która należy do koalicji rządzącej w tej chwili. Czyli czy pan tym tekstem nie krytykuje własnego ugrupowania konstruktywnie, nie, ale jednak? Zupełnie, bo pan po prostu, cytując ten tytuł, to pan zacytował, że tak powiem, w takiej wersji publicystycznej to, co mówił dzisiaj w Sygnałach Dnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz w Sygnałach Dnia mówił dzisiaj tak, że mamy chaos prawny. Dzisiaj to jest powiedzmy 24 dzień stycznia. Tak, nie wiadomo co do czego się odwołać i tak dalej. Dlatego PSL wyjdzie z propozycją, że tak powiem, zbudowania większości dla nowego zredagowania rozdziału w Konstytucji dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. I to jest mniej więcej to, co ja językiem publicysty internetowego, więc takim bardziej zadziornym, napisałem tam, że po pierwsze jest tak, że dzisiaj w Polsce nie mamy ani instytucji, ani osoby, której rozstrzygnięcia byłyby powszechnie uznawane. Tak, bo jakikolwiek wyrok, jakiejkolwiek decyzja, jakiejkolwiek instytucji padnie, to dzisiaj będzie przez jakąś grupę polityków i ich wyborców podważana. Panie senatorze, ale czy to nie jest tak, że właśnie te instytucje są podważane dlatego, że to wy jako Koalicja Obywatelska to robicie, czy też to wy jako węziej nawet czasem jako Trzecia Droga to robicie? Jest sobie marszałek Hołownia, który nie uznaje Sądu Najwyższego, jednej izby i każe swojemu dyrektorowi biec do drugiej izby, gdzie no jak należy przypuszczać do jednej izby Sądu Najwyższego, Izby Pracy, jak należy przypuszczać, no ma chyba, nie wiem, zaprzyjaźnionych albo ulubionych sędziów, no to jest skandal, że do konkretnej izby, która nie ma nic wspólnego, bo Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś powinien mieć immunitet, czy nie, to tam się kieruje papiery. I jeszcze jedno, a potem się nie uznaje
orzeczeń Sądu Najwyższego, który mówi, że wygaśnięcie mandatu było nieprawidłowe. No nie, no nie zgadzam się z panem. No ja wiem, że się pan nie zgadza, bo pan nie może. No, nie, i teraz panu powiem dlaczego. No przecież przede wszystkim jest tak, że przed rokiem 2015, a więc przed tą dwoma kadencjami PiS-u, nie przypominam sobie, żeby ktoś w Polsce podważał rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego bądź Sądu Najwyższego, tak? Pan sobie też chyba tego nie przypomina. Jeśli chodzi o Izbę Pracy i Ubezpieczeń, to przypominam panu, ja mam długą pamięć polityczną, 95 rok, że ta izba rozstrzygała, czy Aleksander Kwaśniewski wprowadził w błąd swoich wyborców, podając nieprecyzyjne dane o swoim wykształceniu, czy nie. To ta izba decydowała zawsze o legalności wyborów, więc jest, że skierowanie do niej tego wniosku nie jest tutaj moim zdaniem niczym zdrownym. Panie senatorze, z całym szacunkiem dla pana i dla wszystkich, którzy myślą jak pan, wydaje mi się, że ważniejsze słowo, że ważniejszy jest głos pierwszej sędzi, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pani sędzi Manowskiej, która mówi, że to było absolutnie niedopuszczalne, nieprawidłowe, że papiery trzeba zostawić w biurze podawczym i to biuro decyduje, gdzie te papiery idą, a nie biec do jednej izby. I jeszcze jedno. Panie senatorze, jednak jest tak, że ta izba nadzwyczajna, kontroli nadzwyczajnej jest uznawana przez Koalicję Obywatelską albo nie jest uznawana, zależy jak wygodnie. Nie jest uznawana wtedy, kiedy się zajmuje immunitetami, a jest uznawana wtedy, kiedy zajmuje się, czy wybory były legalne, czy nielegalne. I tam pan Bodnar wysyła swoich ludzi, którzy biorą udział w całym procedowaniu. Ale to ja panu pomogę. Dobrze, chętnie. Czyli ja się posłuszę innym przykładem, który też pewnie dla naszej strony nie będzie jakiś taki wygodny specjalnie. Znaczy, otóż mnie się wydaje, że to jest tak. Albo respektujemy pewne orzeczenia, albo ich nie respektujemy. Dzisiaj w Polsce głównym problemem, moim zdaniem, jest to, że nie ma instytucji ani osoby, ja to napisałem w tym tekście, do której można by się odwołać i która by zdecydowała, że jest tak i wszyscy by to z mniejszym lub większym entuzjazmem, ale jednak uznali. Ja panu podam taki przykład. No albo uznajemy wszystkie orzeczenia stosownych organów sądowych i wtedy mówimy sobie bardzo jasno, że pan Wąsik z panem Kamińskim zostali skazani prawomocnym wyrokiem, ale w związku z tym, że referendarz sądowy nie wpisał nowych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, to mamy tu jakiś problem poważny, albo idziemy w drugą stronę, że mówimy tak, nie jest ważne to, czy referendarz coś wpisał, czy nie, ale wtedy możemy też sobie podważać kwestię skazania obu panów. No to jest po prostu idealny przykład, że każda strona tego sporu dzisiaj w Polsce uznaje te rozstrzygnięcia prawne, które są jej wygodne, a te, które są jej niewygodne, omija. I dlatego ja, patrząc na to wszystko, ja jako wieczny optymista, tutaj z pesymizmem, no cieszę się, że dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że trzeba na nowo zredagować rozdział dotyczący sądów w Konstytucji. Oczywiście jest pytanie, czy na to się znajdzie 2/3. I ja na to nie odpowiem. Ale ja mogę panu odpowiedzieć. Mogę? No proszę. Nie znajdzie się. Nie ma żadnej możliwości, żeby tak było, ponieważ ten spór służy po pierwsze Platformie Obywatelskiej, a po drugie PiS-owi, albo po pierwsze PiS-owi, a po drugie Platformie Obywatelskiej. No ta wojna służy, a wam szkodzi. Wam jako, panie senatorze, wam jako trzeciej drodze szkodzi, ponieważ wy byliście postrzegani jako osoby koncyliacyjne, jako osoby, które mają łagodzić ten spór, łagodzić stanowisko Platformy Obywatelskiej i PiS-u i być gdzieś pomiędzy. A ja, jak patrzę w tej chwili na przykład na to, co robi marszałek Szymon Hołownia, to zastanawiam się, czy on nie jest najwierniejszym i najtwardszym, żeby nie powiedzieć najbrutalniejszym żołnierzem Donalda Tuska. Dobrze, nie mam takiego wrażenia. Nie ma pan takiego wrażenia. Natomiast powołam się na jeden przykład. No, pan pamięta, że w zeszłej kadencji był pewien pat wokół Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Był. I to z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego udało się ten pat, że tak powiem, przezwyciężyć. Szczęśliwie przezwyciężyć.
Więc to jest dla mnie prognostyk, że jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz, autor bądź współautor przezwyciężenia tego pata wokół RPO w poprzedniej kadencji, to się udało, a też wszyscy mówili, to się nie może udać. To skoro Władysław Kosiniak-Kamysz to mówi, to to jest moim zdaniem jedyna osoba, której może się udać zebranie tych 2/3 głosów wokół uchwalenia nowego rozdziału konstytucji, który będzie uznawany przez wszystkich. Jak pan sobie to wyobraża, że jak miałaby wyglądać konstytucja uznawana przez wszystkich? Bo w tej chwili jest sytuacja, która jest kompletnie absurdalna dla mnie. Otóż minister sprawiedliwości wychodzi i mówi tak, ja sobie nie uznaję wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo nie. No czegoś takiego wcześniej nie było. Ja wiem. Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony. Ja wiem, że Krystyna Pawłowicz była w PiS-ie. Ja wszystko to wiem. Jest upolityczniony i była w PiS-ie, ale to jest ciągle Trybunał Konstytucyjny. I jeżeli my mówimy, że nie zgadzamy się z wyrokami Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, to psujemy państwo. Znaczy, a z czym się zgadzamy w takim razie? Tylko nie ma żadnych wyroków? Przyjdzie do mnie dzielnicowy i powie tak, panie Sławku, coś, a ja się nie zgadzam. Z panem, pan jest uzurpatorem, dublerem. Specjalnie wymyślał takie głupoty, żeby... Ale, pan trafnie, a propos dzielnicowego, opisuje pewną sytuację chaosu, w którejśmy się znaleźli. O tym chaosie dzisiaj mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast wie pan... Ale to wy go zrobiliście, ten chaos. Ale jak myśmy go zrobili? Normalnie, nie respektując wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Nie. To po kolei. No to... Sąd Najwyższy uznał, że wygaśnięcie mandatów Wąsika i Kamińskiego były nieprawidłowe. Nie. Ale nie ani o Wąsiku. Możemy dojść do Wąsika i Kamińskiego. Dobrze. Ja nie uciekam od tego. Mamy czas, napijemy się kawki. Ale chcę panu powiedzieć tak. No to popatrzmy na tą całą historię podważania Trybunału Konstytucyjnego. Od czego się to zaczęło? Od szydło, która nie wpisała. Nie, zaraz, sekundkę. Zaczęło się, to prawda, od naszej strony, żeśmy w 2015 roku... Pan ma dobrą pamięć, rzeczywiście. Myślałem, że będę musiał to panu przypomnieć, ale... Wybrali dwóch, no nie, bo ja sobie powiedzi pan... Pan to bywa sprawiedliwy często. Tak, bo moja jakaś tam popularność polega na, wydaje mi się, dość rzadkiej cesze w moim zawodzie, czyli w polityce, czyli na szczerości. Tak, mówi pan prawdę. Więc pan nie musi mnie gonić, żeby ze mnie coś wycisnąć, bo ja to sam powiem, jeśli tak było. Czyli to przez was, wy zaczęliście. Otóż zaczęło się tak, że zostali wybrani przez nas dwaj bodajże sędziowie na zapas. Następnie był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział... 3 jest wybranych prawidłowo, a 2 na zapas, nie wolno ich zaprzysiąc. I prezydent nie zaprzysiął. Co zrobił pan prezydent? Coś jeszcze innego zrobił. Nie zaprzysiął wszystkich 5. Wie pan, to jest, ja to zawsze porównywałem do takiej sytuacji, nie? Że jedzie pan w tramwaju i ktoś panu ukradł portfel. I ten, co ukradł portfel, to jesteśmy my, przed rokiem 2015, wybierając na zapas członków Trybunału Konstytucyjnego. A na to przychodzi drugi i mówi tak, skoro on mógł ukraść portfel, to my możemy wziąć siekierę i tutaj panu odrąbać rękę. No nie możemy. Zostawmy rok 2015, rzeczywiście, no nie, ale od tego się zaczęło. Tak, od tego się zaczęło, czyli od was się zaczęło. Ale potem druga strona nie była lepsza. Niech się pan uczy ode mnie sprawiedliwości. Uczę się, panie senatorze. Potem druga strona nie była lepsza, gorsza. No, ale wy jesteście jeszcze gorsi niż tamci, no naprawdę. Panie senatorze, proszę mi powiedzieć, jak się panu podoba przejęcie mediów publicznych, przejęcie telewizji? Jak się to panu podoba? Proszę pana... Tylko umówmy się, że znowu szczerze. No to przecież, czy ja kiedyś byłem nieszczery? Nie pamiętam. Po pierwsze, to nie jest estetyczne. To jest rzecz jedna, tak? Ładnie sformułowane, muszę zapamiętać. Tak, to nie jest estetyczne. Znaczy, tak nieestetycznie się nie powinno odbywać w cywilizowanym państwie. Z drugiej strony, znowu musimy wrócić do sytuacji wcześniejszej. No, ja nie przypominam sobie, żeby w cywilizowanej demokracji ktoś z medium publicznego zrobił sobie taką tubę propagandową, jak zrobiła sobie poprzednia władza. I jest rzeczą oczywistą, że przywracanie jakiejś równowagi nie jest rzeczą estetyczną. Czy jest zgodne z prawem? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Referendarz odpowiedział. Idę do tego. Właśnie to, że referendarz na to odpowiedział,
no rzeczywiście zasiało u mnie bardzo dalekie posunięte wątpliwości. Bo myślę, że gdyby jakiejkolwiek spółce, którą by pan założył, prawda, referendarz odmówił PiSu, katastrofa. To byłby problem, tak? No ale podpisywanie dokumentów, tak, reprezentowanie no, spółki więc, na zewnątrz. No więc tu jest pewien problem. Jak sobie z tym poradzą prawnicy Ministerstwa Kultury? Ja tego nie wiem. Ja tylko stwierdzam, że rzeczywiście mają problem prawny pracownicy, prawnicy Ministerstwa Kultury, no, z którym sobie muszą jakoś poradzić. Nie wiem, jak to zrobią, tak? Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. No, ja bym już abstrahując od tej kwestii, którą wydaje mi się, że opisałem precyzyjnie, to ja bym oczekiwał takiej rzeczy, nie wiem, czy ona jest dziś w Polsce do zrobienia, że oto prezesem telewizji zostaje ktoś, kogo znów autorytet dziennikarski jest taki, że próbujemy, aby wszystkie strony tego sporu ten autorytet uznały. Czy tak się stało? Nie, tak się nie stało. Ale dobrze, dobrze, panie senatorze, bo to fajnie brzmi, ale czy ma pan kogoś konkretnego na myśli? Proszę pana, no ja bym powiedział tak. Kogo by pan widział w takiej roli, że mógłby być zwornikiem między prawicą a lewicą, mógłby łączyć, mógłby być rzeczywiście, mógłby mieć takie kompetencje, takie doświadczenie, a jednocześnie takie, no chyba umiejętności miękkie, żeby rzeczywiście mógł zagwarantować wysoki poziom telewizji? Wie pan, ja nie jestem ministrem kultury. Nie ja będę... Ale zna pan rynek. Dobrze, momencik. Nie ja będę o tym decydował. Ja kiedyś na Twitterze i zrobiłem to publicznie. Ale ja pytam pana o pana zdanie. Ale niech pan pozwoli. Proszę bardzo. Ja kiedyś na Twitterze, przynajmniej jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy dla mnie spełniają te wymogi, które ja postrzegam jako wymogi dziennikarza mediów publicznych, to ja kiedyś na Twitterze umieściłem dwa wizerunki panów redaktorów Andrzeja Stankiewicza i Bogdana Rymanowskiego. Każdy z innej redakcji. Ja mam poczucie, a zdarzało mi się kilka razy z oboma panami rozmawiać, że rozmawiam z panami bezstronnymi i z panami, którzy rzeczywiście, że tak powiem, chcą przedstawić widzom całą paletę poglądów swojego gościa na różne sprawy. Chyba mi się przypomina historia Bronisława. Ale nie wiem, czy nie robię im niedźwiedziej przysługi, bo jeden z tych panów, który widział tego tweeta, to się śmiał i mówił, a widziałem, że pan napisał, zaszkodziło to panu nie bardzo. To jest coś takiego, że rzeczywiście może spalić kandydaturę. Ale ja przypominam sobie historię Bronisława Wittgensteina, który został prezesem Telewizji Polskiej i starał się robić telewizję rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie za czasów PiSu i PiS mu podziękował. Po roku. No właśnie. Pan. Więc ja bym powiedział tak. Bronisław Wittgenstein nie byłby moim kandydatem. On dalej zapisem. Dalej. Tak, bo Bronisław Wittgenstein jest typowym przykładem syndromu sztokholmskiego. Tak pan myśli? To znaczy sytuacji, w której wyjaśnijmy naszym widzom i słuchaczom. Wiedzą. To jest syndrom sztokholmski. Wiedzą. Kiedy ofiara zakochuje się w swoim kacie. Tak, to jest przypadek Bronisława Wittgensteina. Ja myślę, że Bronisław Wittgenstein jest dużo bardziej świadomy tego, że chodzi bardziej o poglądy, a nie o jego własną osobę i o większe dobro niż on sam. Tak mi się wydaje. Ale może się mylę. Nie widziałbym go, nie postrzegałbym go jako ofiary syndromu sztokholmskiego. Ale zostawmy. Różnijmy się w tej sprawie. No. Zostawmy to. Dzisiaj jest środa, 24 dzień stycznia. Jutro jest czwartek. W czwartek będzie Sejm. A do Sejmu przyjdzie Wąsik i Kamiński. Będzie, przepraszam, dym? Myślę, że będzie dym. Będzie oczywiście. Dym. Myślę, że będzie. Niech pan powie, co będzie. Zweryfikujemy. Znaczy oczywiście. Ja nie jestem prawnikiem. Otóż nie trzeba być prawnikiem. Sekundkę, ale chciałbym się odwołać trochę. Znaczy, wczorajszym ułaskawieniem pan prezydent uznał, że panowie zostali prawomocnie skazani. Jeśli zostali prawomocnie skazani, oczywiście ja bym powiedział tak. Uznał i nie uznał. Ja widziałem w nazwijmy to blogosferze w internecie takie wpisy pod tytułem prezydent ułaskawił przestępców. No dobrze,
prezydent ułaskawił przestępców, bo na tym polega ułaskawienie, że się ułaskawia przestępców, a nie niewinnych. Chyba coś najzabawniejsze. Jarosław Wałęsa napisał coś takiego, że prezydent ułaskawił przestępców i przypomniano Jarosławowi Wałęsie, że jego tata ułaskawił na przykład Słowika, czyli bandziora, gangstera. Ułaskawił Słowik, potem twierdził, że zapłacił za to pieniądze. Nie wiem, czy Wałęsie, czy komuś, ale Słowik tak twierdził. I wtedy, kiedy przypomniano Jarosławowi Wałęsie, że to właśnie jego tata, to on wszystkich blokuje. Jarosław Wałęsa serdecznie pozdrawiamy. No dobrze, no, mnie ale, też już zablokował. Ale ja chcę powiedzieć tylko, że na tym polega prawo łaski, że prezydent ułaskawia przestępców. No właśnie problemem tego całego zamieszania z ułaskawieniami było to, że w roku 2015 pan prezydent ułaskawił osoby, które nie były przestępcami. Pana Wąsika i pana Kamińskiego, które nie były przestępcami, bo wtedy domniemanie niewinności ich, że tak powiem, obejmowało. Tak? Panie senatorze, Więc ja po pierwsze chcę powiedzieć, że to jest, po to jest prawo łaski, że się ułaskawia przestępców. Teraz jest pytanie o to, ja nie jestem prawnikiem, ale tak mi się wydaje, że jednak skoro pan prezydent ułaskawił przestępców, to znaczy, że byli przestępcami prawomocnie skazanymi, a więc utracili swoje mandaty poselskie, które no tak, mogą ale zyskać. Bo nie ma sensu chyba wdawać się w spory prawne, bo z drugiej strony możemy powiedzieć, że jest profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, który mówi, że panowie Wąsik i Kamiński jak najbardziej są dalej posłami. Są orzeczenia Sądu Najwyższego, jest opinia pani prezes Sądu, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Manowskiej, która twierdzi również, że immunitety nie wygasły, że dalej są. Jest opinia jednej z sędzi sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, że panowie Wąsik i Kamiński są dalej posłami i w związku z tym oni mając w ręku przede wszystkim dokumenty z Sądu Najwyższego mogą pokazywać, nie wiem, Straży Marszałkowskiej, że halo, halo, przecież ja jestem posłem, proszę bardzo. I mój immunitet nie wygasł, mam to potwierdzenie. Nie wiem oczywiście, bo jak mówimy, w tej chwili mamy do czynienia z dwuwładzą, czy tam z dwupaństwowością, czy z dwoma stolikami. Każdy może podejść do stolika, który mu odpowiada i wziąć z tego stolika stosowny wyrok. Więc są takie wyroki i są takie orzeczenia, są takie opinie i takie opinie. No i to jest to miejsce, w którym się znaleźliśmy. To jest to miejsce, w którym się znaleźliśmy, ale w związku z tym jutro pan Wąsik i pan Kamiński będą szturmować Sejm po to, żeby usiąść w ławach poselskich na miejscach, w których chyba są jeszcze ich tabliczki. Znaczy ja nie. Nie wiem, czy są ich tabliczki. Pewnie będą szturmować. Ja panu moją interpretację prawną w tej sprawie przedstawiłem. Rzeczywiście z tych wszystkich osób, które tu pan wymienił, to dla mnie najbardziej ciekawa jest opinia pana profesora Piotrowskiego, bo znam go z różnych prac senackich. A on nie jest pisiorem. No, nie. No właśnie. On nie jest pisiorem. No właśnie. I znam go jako rzeczywiście człowieka, którego w tych pracach oceniałem jako bezstronnego eksperta. I tutaj ta opinia mnie zastanawia. O innych opiniach się nie chcę wypowiadać, ale ta opinia rzeczywiście jest dla mnie zastanawiająca, tak jak była zastanawiająca opinia, jeżeli chodzi o media publiczne, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Kojarzę, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stanęła po stronie PiSu i przeciwko profesorowi Bodnarowi, który wcześniej był szefem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. No właśnie. No. To było... Pytanie o konstytucję. Czy rzeczywiście trzecia droga gwałci tą konstytucję, czy nie? Znaczy ja nie widzę, w czym by miała trzecia droga gwałcić konstytucję. Nie bardzo. A pan widzi takie konstytucje? No, szereg różnych posunięć trzeciej drogi, jakby chociażby to, że nie respektuje się wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, że uchwałami próbuje się podważać ustawy, że ma się konflikt, nie wiem, no, z prokuraturą krajową w tej chwili. Pan minister Bodnar, prokurator generalny, uznaje, że prokuratorem krajowym, właśnie pełniącym obowiązki prokuratora krajowego powinien być pan Bilewicz. Pan Bilewicz był osobą, która została w prokuraturze krajowej dzięki obecnemu prokuratorowi krajowemu Barskiemu i wszyscy prokuratorzy z prokuratury krajowej twierdzą, że pan Bilewicz nie jest prokuratorem, znaczy mówię o zastępcach w tej chwili, że pan Bilewicz nie jest prokuratorem krajowym i że prokuratorem krajowym jest dalej pan Barski. Ja wiem. Ziobro zabetonował prokuraturę, ale może trzeba byłoby zaczekać. Dobrze. Nie ma czegoś takiego jak pełniące obowiązki prokuratora krajowego. Ale... A do procedury wycofania prokuratora krajowego potrzebna jest zgoda
prezydenta. Dobrze, tymczasem prezydenta nawet nikt nie pytał. Znaczy, ale ja panu, jeżeli się mogę posłużyć trochę innym przykładem. Proszę bardzo. To ten inny przykład jest następujący. Pan wie o tym, że obecny kształt prawa antyaborcyjnego w Polsce, i pewnie jestem tym takim jednym z rodzynków w tej większości obecnej parlamentarnej, który może o sobie powiedzieć, że mnie ten stan rzeczy odpowiada. I co więcej, w 2018 roku... Czyli pan się zgadza tu z PiS-em, tak? Ale zaraz, no zawsze się zgadzałem w tej sprawie. Nie jest pan... Ale wie pan, ale sam PiS mówi, że już trzeba było to zostawić. Dobrze, bo to jest dowód na to, że PiS to robił z kalkulacji wyłącznie polityczno-wyborczych. I przekalkulował, bo teraz stracił 10%. Tak, a ja to zawsze mówiłem z przekonania. I w 2018 roku z powodu tego przekonania odszedłem z Platformy Obywatelskiej. W solidarności z panem Biernackim Tomczakiem i panią Fabisiak, którzy z powodu tego przekonania zostali, że tak powiem, wyproszeni z Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeżeli przychodzili do mnie różni posłowie, którym proponowano podpisywanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, to ja mówiłem, nie jestem prawnikiem, ale ja bym nie podpisywał, bo dla mnie ten skład, który będzie to orzekał, to stawiam nad nim znak zapytania. Więc jeśli mnie, ja sam nie podpisuję, bo nie senatorowie to składają, ale kiedy pytano mnie o to, rozumie pan, o co chodzi, mnie kształt tego prawa odpowiada, ale ja nie mam przekonania do końca co do tego, że tak powiem, to zostało postanowione i umocowane w sposób prawidłowy. Panie senatorze, właśnie nie rozumiem. Właśnie nie rozumiem tego, że odchodzi pan z Platformy Obywatelskiej, ponieważ Donald Tusk zaczyna ludziom łamać kręgosłupy, łamać sumienia i mówić tak, macie głosować w sprawie, no jakby nie patrzeć, światopoglądowej, żeby nie powiedzieć religijnej, macie głosować tak jak ja chcę, a jeżeli będziecie głosować inaczej, to wywalę was z partii, ale przecież Tusk to mówił, nie będzie was na listach wyborczych, jeżeli macie inne zdanie. I pan odchodzi, szanując własne sumienie i szanując własne przekonania z partii, a następnie pan z tą partią wchodzi w koalicję i jest pan w koalicji z facetem, który chciał panu połamać kręgosłup. No dobrze. Kompletnie tego nie rozumiem, znaczy, wie pan? Znaczy nie. Ale w ogóle tego nie rozumiem. To ja panu po pierwsze, ja nie odszedłem, to tak gwoli ścisłości historycznej, ja nie odszedłem z Platformy za czasów Donalda Tuska, tylko za czasów Grzegorza Schetyny. No tak, jedna rzecz. No po drugie, wie pan, tu sprawa jest, że tak powiem, bardzo prosta. Jeżeli ja się... Odbyłem rozmowę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na temat, w 2018 roku, na temat mojego wstąpienia do PSL-u. I Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał mnie, jakie są warunki moje, na jakich warunkach chciałbym, byłbym gotów zostać członkiem PSL-u, którego członkiem jestem dziś. To ja odpowiedziałem, ja nie mam żadnych warunków poza jednym, że w sprawach światopoglądowych będę miał prawo głosować zgodnie z własnym sumieniem. To jest w PSL-u szanowane, realnie szanowane, a nie tak jak to bywało w innych partiach, gdzie się mówiło, tak szanujemy, a po kontrze się groziło paluszkiem. Mnie paluszkiem nikt w tej sprawie nie zgrozi. Oczywiście, gdyby zaczęto to robić, to musiałbym się pożegnać z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale nikt nie zacznie tego robić, bo jak pan popatrzy na od 89 roku na historię PSL-u, to tam zawsze w tych sprawach była wolność, więc jestem tutaj spokojny. Natomiast wie pan, koalicja wspólna nie dotyczy tylko tych spraw. No wie pan, to jest tak, za wstąpieniem na przykład do Unii Europejskiej głosowali różni ludzie, i zwolennicy aborcji na życzenie, i zwolennicy tak zwanego kompromisu aborcyjnego, i radykalni obrońcy życia. Znam takich, którzy też głosowali za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Przede wszystkim... To, że ja zachowuję wolność głosowania w tych sprawach, nie oznacza, że nie ma całego szeregu bardzo wielu różnych spraw, które mnie łączą z tymi osobami, z którymi jestem w koalicji. Wielu publicystów mówi, że przede wszystkim łączy was to, że nie cierpicie, żeby nie powiedzieć, nienawidzicie PiSu. Znaczy, ale to ja bym powiedział inaczej. A jakby pan powiedział? Odwrócę to. To jest pytanie do PiSu. Co musiał zrobić PiS,
Żeby kogoś takiego jak ja, żeby ktoś taki jak ja powiedział, więcej mnie łączy z osobami, które teoretycznie są dużo bardziej odległe niż ja, niż z PiS-em. Znaczy to jest pytanie o to, no co się stało, że Roman Giertych jest dziś z Platformą, a nie z PiS-em, że Jan Filip Libicki jest dziś z Platformą, a nie z PiS-em, że Kazimierz Michał Ujazdowski jest dziś z Platformą, a nie z PiS-em. Ja panu powiem, Kowal możesz powiedzieć. Że Marek Jurek jest poza polityką, a nie ale z PiS-em. Ale nie jest Platformą. No dobrze, Jurek, no. dobrze, ale jest poza polityką. Znaczy wie pan, możemy mnożyć tego typu przypadki. To jest pytanie do PiS-u. Coście zrobili, że wszyscy ci ludzie dzisiaj wolą być po drugiej stronie niż PiS. Mogę w skrócie panu powiedzieć przede wszystkim forma łamanie tych kręgosłupów, też jak się z nami nie zgadzasz, to jesteś wrogiem, niesłuchanie głosów krytycznych i tak dalej. Ostatnie pytanie. No? Uwaga teraz. Co to będzie, niech pan powie? Znaczy, ja jako zwykły obywatel, jako osoba, która reprezentuje zwykłych obywateli, samozwańczy tutaj zupełnie, jestem strasznie zmartwiony tym, że w zasadzie nie mamy państwa, no bo jeżeli mamy dwa państwa, jeżeli nie wiadomo właściwie, czy policjant ma wykonywać orzeczenie, znaczy, czy decyzję sędziego sądu rejonowego czy sądu najwyższego, a wykonuje decyzję sądu rejonowego i zatrzymuje ludzi, no to żyjemy w dwuwładzy. Jest bardzo niebezpieczne i martwiące. Mnie na przykład. Proszę pana. Więc co to będzie, niech pan powie? Będzie gorzej? Inaczej. Będziemy się bić? Wyjdziemy na ulicę? Będziemy rzucać butelkami z benzyną? Inaczej. Dlatego napisałem ten tekst, od którego zaczęliśmy. Że jesteśmy w czarnej. Że trochę widziałem to tak jak pan. Dzisiejsza wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym nowym rozdziale w Konstytucji natknęła mnie nadzieją, że po raz kolejny w swojej karierze politycznej Władysław Kosiniak-Kamysz podejmuje inicjatywę, co do której ma nadzieję, że połączy różne środowiska dla dobra Polski. Czy to się uda? Nie wiem. Chciałbym, żeby się udało, ale powiem panu na końcu tak. Do tych wszystkich, którzy mówią, nie, tu trzeba jeszcze to wyeskalować i tak dalej, i takie inicjatywy jak Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby wspólnie jakiś rozdział uchwalić w Konstytucji, to nie należy tego robić, bo tu trzeba i tak dalej, to ja odwołam się do 10 dni temu, byłem na Ukrainie. I chodziłem sobie na mszę grekokatolicką. Widać, że jest pan konserwatystą na Ukrainie, podoba tak, mi się. Chodziłem sobie do cerkwi wojskowej grekokatolickiej w Lwowie. To jest dawny kościół przed wojną jezuitów. I wie pan co, i tam codziennie są po 2-3 pogrzeby, 4 pogrzeby. Czasem ustawiają jedną trumnę, czasem ustawiają dwie trumny. I ustawiają tam trumny młodych ludzi, 98 rocznik, 99, bardzo młodych, 2000. I nie wiadomo, szczerze mówiąc, jak się to patrzy, to nie wiedziałem, co mnie bardziej przygnębiało. Czy ten pogrzeb tego młodego człowieka, czy oglądanie tych innych młodych ludzi. Tak sobie myślałem, że to są ich koledzy, również żołnierze, którzy brali udział w tej akcji i oni nie zginęli, tylko zostali ranni, bo idą ludzie za tą trumną, idą również młodzi ludzie, nie wiem, o kulach, o laskach, obandażowani i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że taki widok powinno się postawić przed oczyma tych wszystkich, którzy mówią, trzeba działać na rzecz tego, żeby to jeszcze bardziej ten spór tu rozdmuchać, niż próbować go jednak jakoś ograniczać. Myślę, ja to mam przed oczami. Myślę, że gdyby wielu osobom postawić taki obraz, który ja mam w oczach, to może by też pomyśleli, że jednak może warto to trochę ostudzić. Chociaż muszę być tutaj sprawiedliwy. Mnie się też zdarza dodać do pieca na Twitterze, żeby tam było bardziej, na przykład ten. Ale to jest ludzka ułomność. Nie twierdzę, że jestem pozbawiony ludzkiej ułomności. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Jan Filip Libicki. PSL, trzecia druga. Dziękuję bardzo.